Na etapie gimnazjum, kiedy ja sam jeszcze nie potrafiłem siebie zdefiniować, niejednokrotnie grożono mi jakimiś bójkami po szkole i tak dalej. I pamiętam coś takiego, że za każdym razem, kiedy była przerwa w szkole, ja starałem się jak najszybciej wyjść pierwszy z klasy i chodziłem do szatni, która była na piętrze minus jeden, po to, żeby przesiedzieć tam całą przerwę, żeby nie zwracać na siebie uwagi. No to było straszne. Wydaje mi się, że takie rzeczy z poziomu osób dorosłych, nauczycieli da się jednak zauważyć, a jednak gdzieś tam ten temat był pominięty i pytanie. Nigdy nikt nie wyciągnął do mnie jakiejś takiej pomocnej ręki. Myślę, że to, że byłam ofiarą przemocy, jakiegoś takiego popychania, szarpanin różnych i tak dalej, że to musieli inni ludzie zauważyć, tak, i jakby też nikt mi z tym nie chciał pomóc. Wtedy człowiek w takiej sytuacji jest tak bardzo sam, że to się właśnie przekłada na taką złość samość później też w życiu. I z jednej strony pomaga to, a z drugiej strony jest to trudne. Ja żałuję, że na etapie gimnazjum nie mogłem przeżyć życia tak, jak teraz bym chciał, czyli będąc częścią społeczności. Pamiętam, że jak przeprowadziłem się do Warszawy, miałem wtedy dostęp do takiego bardziej artystycznego środowiska. Pojawiło się o wiele więcej osób LGBT, nie tylko gejów, ale też poznałem jedną osobę trans. Zacząłem wtedy właśnie czuć, że nie jestem sam. To jest jakby to, o czym rozmawiamy. To, czego właśnie nie miałem na etapie gimnazjum, czyli to poczucie, że jestem częścią społeczności, mogę szaleć, bawić się, rozmawiać o czym tylko chcę. I wydaje mi się, że to był taki najpiękniejszy czas. Jak poszłam na studia, my się tam po prostu rozumieliśmy. Jakby mieliśmy podobne poczucie humoru, podobne zainteresowania. Pierwszy raz chyba w życiu poczułam, że jestem częścią grupy, ale nie na takiej zasadzie, że jestem klaunem, że po prostu ja zawsze powiem coś śmiesznego, tylko że faktycznie jestem wśród ludzi, którzy mnie lubią, których ja lubię i że mamy jakąś więź. Osoby takie LGBT+, ciągnie nas do siebie, tak, nawet jak nie wiemy. Ale też jest fajne to też tak pamiętam na etapie właśnie szkoły, że jednak czuję się, którym osobom, nawet nie z naszego kręgu, chce się powiedzieć. Wydaje mi się, możemy to nazwać przyjaźnią, ale to też jest takie poczucie dobrze rozumianej, bezgranicznej miłości, która bije od tej osoby. Kiedy czujesz jakby, że wszystko jest okej, że super się czujesz z tą osobą, że ona buduje ci w ogóle tak życiowo, tak jak ty też jej, taki cieplutki kącik. Ja sobie nie potrafiłam wyobrazić bardzo długo, że może być dobrze. Bardzo długo zakładałam, że nie wiem, że nie ma opcji, że na przykład dożyję 30 czy coś takiego, a teraz mam 32 lata prawie i lubię swoje życie i to jest niesamowite, że po prostu od lat mam jakąś kontrolę, mam swoje pasje, jestem w związku, mam zwierzęta jakby, mam rzeczy, które dają mi szczęście. Jak już się wytrzyma, jak już się przeczeka te kilka lat, to potem można żyć i żyć.